Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Planet Crafter. Mamy indeks terraformacji na poziomie już 200 i brakuje nam, no, 300 jednostek, żeby faktycznie osiągnąć tamten poziom, który mamy, jeżeli chodzi o odblokowanie tegoż. Znaczy, no dobra, więcej może niż 300, prawie 400. Łapka w górę i subek, mile widziany. W każdym razie, słuchajcie, poczyniłem pewne kroki i udało mi się zrobić mniej więcej to, co robiłem przez ostatnie w sumie chyba tak naprawdę dwa odcinki. Zajęło mi to trochę czasu, ale w końcu się udało. I wyobraźcie sobie, że te skrzynie były zapchane żelazem. Wszystkie w zasadzie. Miałem żelaza od ciula, po prostu nie miałem co z tym zrobić. Teraz są, no, praktycznie, no, w sumie, no, puste, no, bo tu mamy 3 sztuki. Także tytan i tak dalej, wszystko generalnie poszło bardzo, bardzo, bardzo mocno. Za to pręty grydowe się troszeczkę nazbierały. Chociaż jakoś super z tym nie siedziałem. Super stopy, jak zawalone skrzynie były. Tak w zasadzie są i tym też będziemy się mogli ewentualnie troszeczkę dzisiaj zająć. Owady 20% już, także całkiem fajnie i wydaje mi się, że dzisiaj moglibyśmy wysłać ewentualnie jakieś rakiety w kosmos i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim, co najważniejsze, wyrosły drzewa i są duże i zajmują naprawdę, naprawdę ogromną przestrzeń, ogromną, ale to będę mógł wam lepiej pokazać właśnie z poziomu tego, co zrobiłem właśnie ostatnio, czyli przechodzimy sobie tutaj przez naszą dżunglę, prawda? I już możecie widzieć, co się tam rysuje. Nie chcę tutaj wnikać w szczegóły, ile faktycznie czasu na to poświęciłem, bo naprawdę, no zresztą, jaki był indeks terraformacji ostatnio? Z rzędu kilkudziesięciu tak naprawdę coś odblokowały te drzewa i no i teraz, kurczę, już mamy ponad 200, także naprawdę trochę czasu tutaj spędziłem. Na szczęście udało mi się faktycznie zrobić to, co chciałem. Tak trochę dziwacznie to wygląda, ale spokojnie, tam będzie jeszcze dziwniej. Koniec końców mogę sobie normalnie tutaj wejść. Wchodzimy sobie drabinkami, prawda? 4 razy najpierw i mamy tutaj schody, bo nie wiedziałem do końca, jak daleko muszę się oddalić, żeby ewentualnie na hitboxy gór nie wejść, więc najpierw sobie zrobiłem coś takiego, potem wbiłem się w ten sposób i leciałem sobie dalej. Więc no, tutaj jest, ja wiem, kilkanaście drabinek do góry, żeby się faktycznie tak naprawdę dostać na sam szczyt, jakieś, nie wiem, 14 czy tam ileś, może troszeczkę mniej, nieważne. Tu mamy fajne przeszklenie i możecie zobaczyć, jak kozacko wygląda to wszystko, co mamy tam na dole. Jest, to jest dżungla, dosłownie jest dżungla i nasza mała baza w środku tej dżungli. Mamy fajne tutaj przeszklenia zrobione, proszę bardzo, tutaj mamy też schodki i możemy się dostać na górę. Niestety troszeczkę symetria poszła w las, bo tam się trochę inaczej to ustawiło, tu się trochę inaczej ustawiło, ale koniec końców udało mi się ładnie dostosować wejście i gdzieś tutaj pokombinować ze schodami i udało się zrobić pięknie, ładnie właśnie przejście całe, calusieńkie. Tutaj to dziwnie wygląda, ale możemy sobie tutaj wejść, proszę bardzo, elegancko na górę i cała nasza, można powiedzieć, dolina jest tutaj stąd widoczna i wygląda to wszystko przekozacko. Nie spodziewałem się, że te rozsiewacze drzew będą aż tak zagęstniały nam tutaj całą tą przestrzeń, co wygląda mimo wszystko całkiem, całkiem fajnie, ale bardzo możliwe, że niektóre rozsiewacze drzew będę przenosił, żeby nieco rozrzedzić, powiedzmy, ten gęsty las, no bo tak troszeczkę przydałoby się ewentualnie gdzieś może tam trochę drzew dać, może gdzieś tam, może gdzieś bardziej tam, a nie wszystko koło samej bazy, żebym mógł faktycznie coś tam podziałać dalej. No i odszedłem, jak widzicie, od samych, że tak powiem, tych przedziałów mieszkalnych, ponieważ zżerały bardzo dużą ilość żelaza, a nawet zrobienie tych wszystkich rusztowań naprawdę pochłonęło całkiem sporą ilość żelaza. Nie chcę nawet przypominać sobie, ile razy musiałem lecieć z pełnym, zawalonym ekwipunkiem żelaza, żeby faktycznie móc tutaj robić całą tą kładkę. Tutaj zrobiłem sobie jeden przedział mieszkalny tak, żeby mieć jakiś taki taki checkpointik troszeczkę, bo tam już faktycznie mogę sobie, wiadomo, zejść i też mam tlen, ale tutaj jak budowałem, no to przez ten taki korytarz, można by powiedzieć, jest to dość długi i nic przed nami się nie zarysowuje i dopiero po jakimś czasie, za chwilkę, o, zaczyna się tu wszystko nam rysować, proszę bardzo, i mamy ten korytarz, który robiłem wcześniej.
do pewnego momentu. Tutaj mamy wyjście, zejście i prosiusieńko możemy sobie zejść na sam dół do ekstraktorów siarki i tam osmu, także też całkiem fajnie, bo mamy taki troszeczkę skrócik z tej strony, gdybyśmy chcieli sobie to zrobić. Tu jakieś jeszcze skrzynki, jakieś tam tytany i tym podobne kobalty siedzą, natomiast żelaza już nie ma. No i ogólnie udało mi się wreszcie zrobić to, co mówiłem właśnie przez ostatnie chyba dwa odcinki, czyli właśnie ten całe takie to przejście, no, które okazało się całkiem ciekawym projektem i bardziej czasochłonnym projektem, niż by się można było spodziewać na samym początku, ale koniec końców udało się zrobić, jestem zadowolony. No i jakby otwiera to tak czy inaczej przede mną jakieś możliwości nawet w przyszłości, żeby sobie coś tutaj jeszcze dodatkowo dobudować, gdybym tak naprawdę chciał, bo istnieje spokojnie szansa, że tą platformę na przykład mógłbym sobie tutaj nieco poszerzyć, ewentualnie tak jak mamy tutaj te przedziały mieszkalne i zrobić sobie jeszcze jakąś tutaj część na przykład bazy na wysokościach. To też bardzo fajnie wygląda. No i potem możemy sobie po prostu używając jetpacka zlecieć po prostu w dół i się nie przejmować naszym życiem. Także tak to mniej więcej wygląda. I teraz przydałoby się ewentualnie zrobić małe porządki, jeżeli chodzi, ale te drzewa przerażająco czasami wyglądają. Przydałoby się zrobić małe porządki, bo jest tutaj jeszcze troszeczkę, jak widzicie, różnych surowców. Ja je tak nie zbieram, one sobie tutaj leżą, ale stąd przydałoby się zabrać troszeczkę surowca i wyrzucić ewentualnie to, czego na teraz potrzebować nie będziemy. Żelaza, powiedzmy, że starałbym się troszeczkę odkładać z racji tego, że no żelaza mam po prostu mało, wręcz w ogóle go nie mam nigdzie. Jeżeli będę chciał cokolwiek tworzyć i będę potrzebował do tego żelaza, no to będzie problem. Plus jest taki, że większość tych takich lepszych, nie wiem, na przykładowo wierteł i tak dalej, nie wykorzystują żelaza, a wykorzystują właśnie tam 8 superstopy i tak dalej, których mam na szczęście dość sporo. I na pewno chciałbym się zająć rozbiórką chociażby tych wierteł T3, które mają w sobie dużo właśnie żelaza, aluminium, którego mógłbym użyć do czegoś innego i zrobiłbym sobie potem wiertła T4. To jest taki pierwszy plan. Myślę, że panele słoneczne, które łącznie dają mi tam chyba 1000 coś energii, również mógłbym rozebrać i mieć z tego też dodatkowo jakieś surowce, ale nie chcę się na razie tym zajmować, bo jest ich naprawdę tam sporo, więc prędzej zajmę się właśnie wiertłami. Ogrzewacz T4 również chciałbym zrobić w kilku, że tak powiem, wersjach, bo teraz już mam taki większy zapas też tych prętów irydowych, samego irydu, więc wreszcie będę mógł faktycznie zająć się taką fajną, dodatkową, że tak powiem, dodatkowymi pracami poszerzającymi, rozszerzającymi, zwiększającymi epickość mojej bazy i w ogóle mam cały ekwipunek zapchany irydem. Niemożliwe. Czy ja mam tu jakąś skrzynkę? Nie. Muszę sobie tutaj załatwić skrzynkę, żeby odkładać od razu iryd tutaj i ewentualnie jeszcze część do bazy. Plus jest taki, że jeszcze tutaj przy tych ekstraktorach rudy mam tą maszynkę do kraftowania tych takich, jak to się nazywało? Nawet nie pamiętam. To się jakoś nazywało. Halo, gdzie to było? Zaawansowana stacja rzemieślnicza. I możemy sobie prawie cztery pręty irydowe możemy sobie z tego zrobić, więc całkiem sympatycznie. Zaraz sobie czwarty tak naprawdę zrobimy, bo samego irydu w tej takiej pierwszej postaci za bardzo nie wykorzystujemy. Natomiast jeżeli chodzi o iryd jako pręty, no to już troszeczkę bardziej. Tutaj byśmy mieli, proszę bardzo, jeszcze kolejny pręcik z tego będzie, no to tych prętów całkiem sporo już będziemy mieli. Bardzo możliwe, że nawet w przyszłości wykorzystam to, żeby zrobić tutaj jakieś pokaźne ilości ekstraktorów rud chociażby, to by było całkiem fajne. Dobra, zjedzmy sobie może jakiegoś tam bakłażanka, proszę bardzo. Zjedzmy, tak, dokładnie. Tutaj miałem chyba jeszcze jakieś pozostałości. Nie, dobra, wodę byśmy sobie musieli ogarnąć. Wody już bardzo dawno nie zbierałem typowo z tych całych kolektorów, no bo jak potrzebuję się napić, to po prostu podchodzę do jakiegoś jeziorka, łyk, łyk, łyk i po prostu jestem nawodniony, a tak mogę sobie zrobić to w ten sposób. Dobra. To spróbujmy może faktycznie zrobić jakieś rakiety. Czemu by nie, żeby wysłać jakąś rakietę? Pytanie tylko, którą byśmy chcieli wysłać, ponieważ łatwiej będzie mi chyba zrobić rakiety na właśnie nie na biomasę, tylko te drugie. Muszę sobie sprawdzić, bo nawet nie pamiętam. Tu mamy rakietę rozsiewającą nasiona, bo tutaj potrzebujemy i próbki bakterii, i mutagenu. To nam zwiększa oczywiście
tlen. Natomiast tutaj mamy właśnie rakietę na biomasę i wydaje mi się, że to będziemy w stanie bardziej zrobić. Nasiona lirma, kory drzewa i nawozy zwykłe. Dobra, to zobaczymy, czy będziemy w stanie takich surowców pozyskać. Myślę, że rakietę jak najbardziej, mam nawet jedną tutaj silnik rakietowy w zasadzie. Dwie kory drzewa tutaj będą. Wybuchowy proszek nie, do tego potrzebowaliśmy lirma. Mamy jedną, mamy drugą, nawet może trzy rakiety byśmy byli w stanie zrobić. Czemu by nie, więc trzy kory drzewa również sobie weźmiemy. I nawozy tylko będą ewentualnie problemem, tak? Dlatego musimy sobie skoczyć tutaj. Glony, bakłażany, siarka, siarki. Miałem jeszcze dużo, więc wydaje mi się, że nie powinno być problemu. A, glony byśmy sobie zebrali. Dobra, no to go po glony. Stworzymy sobie od razu nawóz. I odpalimy sobie chociażby właśnie trzy rakiety na biomasę, tak? Czekajcie, gdzie to, Dawaj mi te glony, panie. Potrzebuję glonów, żeby zrobić sobie nawozy. Generalnie potrzebujemy trzech nawozów, więc chyba tam 9 glonów bodajże max potrzebuje. Nie, czekaj. Tak, 3 glony to jest jeden nawóz chyba. Ale zbiorę więcej, bo to zaraz się, kurczę, przydaje do, tegoż wszystkiego. Dawno nie używałem na przykład rakiet tych pozostałych na zasadzie właśnie, żeby ściągnąć sobie iryt, uran i tym podobne, no bo jednak mam te ekstraktory rudy, więc nie potrzebuję typowo ściągać sobie surowców z kosmosu. Tak jak to było wcześniej. Ole, mam tego wszystkiego. Dobra, przepraszam bardzo, bo teraz to jest troszeczkę za dużo w ekwipunku. Odłożymy sobie troszkę. Bakłażany, tak, i siarka. Dobrze? Dobrze kojarzę? Chyba dobrze kojarzę, nie? Raz, dwa. Chyba będziemy mieli trzy nawozy. Dobrze ogarniam, czy źle ogarniam? Chyba dobrze. A nie, przepraszam, dwa bakłażany to jest jeden. Odwrotnie, nie siarka podwójnie, tylko podwójnie bakłażany. Także jeszcze proszę bardzo, tutaj bakłażanik i tutaj bakłażanik. Dobra, mamy. Proszę bardzo. Elegancko, trzy nawozy mamy. Resztę glonów możemy sobie na razie odłożyć. Tyle, co będziemy w stanie tutaj, dobra, elegancko. Mamy trzy nawozy, mamy trzy kory drzewa, trzy lirmy i teraz jeszcze silniki rakietowe. A z tego, co pamiętam, silniki rakietowe robiło się z uranu i z chyba prętu irydowego i z superstopu, I think. Czekaj, tutaj miałem nadmiar. Jeden albo dwa na jeden silnik rakietowy. Zaraz zobaczymy. Już dawno nie robiłem, więc troszeczkę nie pamiętam. Jeden superstop. Okej, dobra, to dwa silniki. A nie, przepraszam, dwa urany. No widzisz. No, coś musiałem pomylić, tak? To nie może być tak, że wszystko będę pamiętał. Tym bardziej, że nie wszystko cały czas wytwarzam mimo wszystko. Dobra, mamy dwa silniki, wszystko tutaj tego. Coś tam jeszcze było potrzebne chyba, co nie? Chociaż nie, lirmę, korę drzewa. A nie, przepraszam, jeszcze potrzebujemy tych. A, jejku. Próbki bakterii bodajże, to chyba dobrze mówię, nie? Trzy razy próbki bakterii, to już będzie chyba wszystko, żeby zrobić trzy rakiety na biomasę. A, nie potrzebuję próbki bakterii, tylko potrzebuję superstopów na każdą rakietę, dowiedzę. No to jest, dokładnie, to jest, trochę polatam w tej wewte, nic się nie stało. Ale spoko, próbki bakterii tak mi będą potrzebne do wytworzenia mutagenów i dobrze, że mam ich troszeczkę w zapasie. Nabojów metanowych też mam, także spoczko. Dobra, no to co, raz, dwa. Dobra, przynajmniej zużyję troszeczkę superstopów przy okazji i lecimy wysłać trzy rakiety w kosmos, co je? No, dawaj mnie tutaj, proszę bardzo. Pierwsza rakieta, biomasa, go. W sumie zanim wyślę, może sprawdźmy jeszcze tylko, jak na razie wygląda właśnie nasz wskaźnik biomasy. Z ciekawości. Czekaj. Biomasa 6,9 KT. Dobrze. Mhm. No, siódemeczka KT. Dosyć wolno sobie rośnie, więc zobaczymy. Uwaga, odpalamy. Maszyna i leci w kosmos. Kolejna rakieta na biomasę. Proszę bardzo, go. Musimy chwilę poczekać. I teraz, proszę bardzo, tworzymy sobie kolejną. Chwilkę poczekamy, tamta już sobie odleci. I lecimy, kolejna, proszę bardzo. Jeszcze jedna nie doleciała, już kolejna poleci. Dobrze, i teraz, proszę bardzo, robimy trzecią. Wow, aż się zielono tu zrobiło, co tu się, kurczę, dzieje. Dobra, i go, trzecia. Czy to przez biomasę? Aż tak bardzo, czy to tak owady po prostu teraz już się wygenerowały? Ciulwi. Dobra.
No i te rozsiewające nasiona również można by było, kurczę, zrobić, bo to jest mimo wszystko globalna premia do generowania poprzez rozsiewanie nasion z kosmosu. I to można też zrobić, tym bardziej, że mam dużo kory drzewa, natomiast do tego potrzebujemy i próbki. Próbki... No kilku tam potrzebuję, dobra, jak tam biomasa, halo? No nie widać, żeby to jakoś bardzo przyspieszyło, co nie? Jakby mam wrażenie, że jest tak samo wręcz z tą samą prędkością, ale to też kwestia tego, że trzeba zrobić więcej maszynek, prawda? Dobra, to może nie zajmujmy się teraz rakietami, bo faktycznie tworzenie rakiet troszeczkę mi zajmie, szczególnie, że samych mutagenów jeszcze muszę porobić. O matko bosko, halo. Ale moglibyśmy sobie użyć troszeczkę zeolitu. Zeolitu głównie do rozsiewaczy drzew potrzebuje i ewentualnie do ekstraktoru gazu. I tak się zastanawiam, czy chce mi się tworzyć więcej tych ekstraktorów gazu. No z jednej strony fajnie, bo mam wtedy więcej tych nabojów metanowych, gdybym faktycznie potrzebował, ale czy jest mi to teraz potrzebne? Wydaje mi się, że nie. Skupiłbym się ewentualnie na ogrzewaczu. O, to jest, myślę, coś fajnego, tym bardziej, że wybuchowych proszków mamy dwa, więc dwa ogrzewacze będziemy w stanie sobie zrobić. Do tego potrzebujemy dwa pręty irydowe do każdego ogrzewacza i po trzy superstopy. Nie ma problemu. Raz, dwa i trzy. I jeszcze tutaj byśmy mieli raz, dwa i trzy. A to, o, wyciągniemy wszystko już stąd. A tutaj zostawiamy sobie resztę. Chyba, że tu jeszcze mamy miejsca. Nie, tu już nie ma miejsca. Dobra, ale już powoli się zaczyna. No dobra, może nie problem ze superstopami. Nie, nie, absolutnie, bo to mam jeszcze dwie skrzynie. Jeszcze mam tam, gdzie jest ekstraktor rudy. No ale wiecie, o co chodzi. Dobra, dwie maszynki będziemy mieli, prawda? Prawda, dobra. No to rozstawimy je oczywiście tam, gdzie wszystkie do tej pory. I zastanawiałem się ewentualnie odnośnie tych wierteł, bo tam mam bardzo dużo tych wierteł T3, które no w sumie nie robią tak naprawdę żadnej różnicy na obecną chwilę. To jest tylko to, że mógłbym odzyskać z nich troszeczkę surowców i wykorzystać te surowce, które mam, żeby zrobić właśnie wiertła T4. Dobra, może zróbmy to sobie bardziej tak wyżej, czemu by nie, proszę bardzo. I kolejny ogrzewacz T4 tutaj, proszę bardzo. To może polećmy sobie w takim razie właśnie do naszych wierteł i rozbierzmy chociażby kilka z nich. Tu jeszcze będę musiał zrobić mały porządek. Ogólnie było fajnie, bo ja rozbieram tutaj bardzo dużą ilość rusztowań, które miałem gdzieś wcześniej i udało mi się dzięki temu odzyskać bardzo dużą ilość żelaza, bo tak musiałbym faktycznie kombinować, gdzieś tam rozbierać jeszcze te maszynki, a tutaj było bardzo duże takie skupisko tego żelaza, które po prostu wyrzuciłem. Dobra, rozbierzmy takie jedno wiertło T3. I tu mamy ile przedmiotów? 6. No dobrze. No dobrze, to kilka będziemy takich wierteł mogli rozebrać. Bo jest ich tutaj dość sporo. I jeszcze jedno na spokojnie. Nawet aluminium sobie odzyskamy też. Fajnie, dobra, to już jest wszystko. I możemy polecieć w takim razie teraz do magazynu. Na razie odrzucić sobie te rzeczy, których nie potrzebujemy, bo taka prawda, że żadnych z tych przedmiotów na obecną chwilę nie potrzebuję, bo raczej tam niczym się bawić nie będę, jeżeli chodzi o tą strukturę. To bardziej mi chodziło o to, żebym miał przejście z jednej na drugą stronę, tak? Czy będę z tego tak bardzo jakoś korzystał? Pewnie nie, pewnie zmarnowałem trochę czasu, ale słuchajcie, zawsze tam jakaś misja dodatkowa była. Jak widzicie, żelaza tutaj nie ma, a tutaj wszystkie skrzynie były zapchane po brzegi żelazem. Przydałoby się jakaś taka możliwość zwrzucenia jednego rodzaju surowca, tak wiecie, tak hurtem. To by było naprawdę fajne, bo o ile można sobie gdzieś tutaj jakoś to posortować, czy coś w tym stylu, nie wiem, to przerzucanie na przykład jednego rodzaju surowca nie jest zbytnio możliwe, o ile nie masz go faktycznie jako jedynego w ekwipunku, tak? No to jest troszeczkę problematyczne. Pewnie będziemy mieli korę drzewa, tak jest, tutaj pewnie też, tak jest. Dobra, dawno tutaj nie zaglądałem, więc mamy po dwa. Alright. Aż mi się nie zmieści. A, zmieści mi się, ale tu jeszcze pamiętam mieliśmy. No tak, tutaj jeszcze super stopy są. To może wyciągnijmy stąd teraz super stopy. Tu mamy jeszcze nasiona drzew, które też będziemy mogli użyć. Wrzućmy sobie super stopy tutaj. Oczywiście mi się nie zmieściło, ok. Aluminium. Tutaj aluminium, tak jest. I tutaj reszta aluminium, proszę bardzo. Dobra. Tu już nie mogę. No to jeszcze tutaj sobie wrzucimy. Dobra. Zjedzmy sobie jakiegoś tutaj kurczę dynię. I napijemy się zaraz wody. Dobra, jak tam owady? Lecą powoli. Terraformacja sobie idzie. Tlen troszeczkę, mam wrażenie, może przyspieszył teraz, ciężko powiedzieć.
I ciepło... No też bardzo powolutku. Wydaje mi się, że musiałbym naprawdę dużo, dużo tych maszyn porobić, żeby faktycznie to wszystko przyspieszyło. Ale do tego potrzebuję zrobić mały zapas surowców, co cały czas sukcesywnie gdzieś tam sobie robię, ale no wiecie o co chodzi. A dobra. Czy wybuchowego proszku moglibyśmy sobie zrobić? Bo jeszcze tych ogrzewaczy tak naprawdę byśmy sobie zrobili, tym bardziej, że to są najlepsze ogrzewacze, które tutaj mamy i one nam dają całkiem dużo tego ciepła. Prętów irydowych jeszcze mam, to można by tego użyć. Dobra, czekajcie, wybuchowy proszek irydu luzem. Miałem jeszcze kilka sztuk. Czekajcie, raz, dwa, trzy ogrzewacze jeszcze z tego byśmy byli w stanie zrobić. Czy ja teraz do czegoś innego nie będę prętów irydowych potrzebował? Chyba nie, bo do wierteł potrzebuję osmu i superstopu, a tych ekstraktorów rudy raczej na razie robić nie będę. Okej, dobra, to możemy zrobić w takim razie trzy wybuchowe proszki, dwa razy siarka. Tak jest. Proszę bardzo, go and go and go. Dodatkowo bierzemy sobie wszystkie pręty irydowe. Tak jest. I jeszcze po trzy super stopy. Jeden i jeszcze jeden i jeszcze jeden. Tak, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, mamy to. W takim razie jeszcze trzy ogrzewacze sobie pierdykniemy, bo czemu by nie? Dzięki temu ciepło będzie na jeszcze wyższym poziomie. Szybciej będzie rosło, I think. No powinno w każdym razie, nie? Bo do tej pory miałem tylko trzy podgrzewacze, czy ogrzewacze, a teraz będzie pięć. Nie, czekaj, tu było więcej ich chyba, nie? Nie, tu było sześć chyba już. Ja już nawet nie wiem, ile tego wszystkiego miałem. Stawiam po prostu, co się da, żeby było więcej po prostu, tak? Dobra, no to stawiamy sobie tutaj, proszę bardzo, kolejny. I tutaj kolejny, i jeszcze tutaj kolejny. Dobra, energii mamy na szczęście na tyle w zapasie, że się za bardzo nie boję. I znowu możemy zrobić sobie rundkę do wierteł, rozebrać kilka z nich. I wydaje mi się, że wiertła T4 ustawiłbym sobie gdzieś indziej. W sensie nawet przeniósłbym te, które są tam i przeniósłbym je sobie ewentualnie albo do nawet Kejwika, albo gdzieś, bo troszeczkę miejsca zajmują i stwierdzam, że można by było się ich pozbyć tak chociażby w celach estetycznych, ja tak myślę sobie, nie? Tym bardziej, że jeżeli chodzi o wiertła, no to fajnie się tak kojarzy, że to wiertło jest gdzieś tam w jaskini, że wydobywa tam kurczę te gazy, coś tego, nie? Myślę, że to nawet ma sens. A wierteł te trzy mam nastawionych całkiem sporo. Dobra, to już jest wszystko. Ale myślę, że nawet leciuteńko ta terraformacja jeszcze przyspieszyła, ciężko powiedzieć. No tak naprawdę jedyną opcją, żeby to wszystko przyspieszyć, to stawiać wszystkie maszyny, jakie tylko się da i to najlepiej oczywiście najlepsze z nich, tak? No bo już tam jakieś te poprzednie warianty nie sprawią tak naprawdę, że nam coś przyspieszy, tak jak mamy na przykład tutaj te wegetuby T3, które dają nam ledwo 13 tlenu, tak? No to co z tego, że jest ich dużo, skoro tak naprawdę z jednego rozsiewacza drzew mamy o wiele, wiele, wiele więcej tlenu. Dobra, wrzućmy sobie wszystko jeszcze tutaj do magazynu. To jest taki magazyn polowy troszeczkę. Nie ma tutaj tylko skrzyni pod aluminium, co nie? Ale przynajmniej troszeczkę sobie żelaza odzyskam. I to też jest fajne, bo jak będę do czegoś go potrzebował, to będę mógł sobie później go wykorzystać. A aluminium też się zawsze do czegoś przyda. Nie wiem do czego, ale na pewno do czegoś. Może nie wiem, jak będę chciał super stopy sobie po prostu kraftować. No, też jest spoko opcja, nie? Dobra, zobaczmy, ile razy będę mógł zrobić wiertło T4. Chyba, że najpierw przeniesiemy te, które mam tutaj przed bazą. To też nie byłoby głupie, tym bardziej, że mam ich tutaj 4, 5 chyba? No, to trochę z tego pójdzie. Dobra, przepraszam bardzo, czy ja mogę pana zabrać stąd? Strasznie daleko musiałem odejść. Dobra, okej, jedno, drugie, and trzecie i w zasadzie... Znaczy, no, to już będę musiał polecieć i je przestawić. Dobra, no ale tak jak mówię, zrobimy je, czy przestawimy je właśnie sobie w jaskini, bo jakby te wiertła, nie wiem, nie muszę ich doglądać, nie muszę tam nic z nimi tak naprawdę robić. Tak samo jeżeli chodzi o rozsiewacze drzew. To jest tylko raz gdzieś trzeba faktycznie polecieć, ustawić je i dopiero później sobie działamy dalej. Teraz się tak zastanawiam.
tutaj mamy takie fajne te poziomy, powiedzmy. Myślę, że możemy zacząć tutaj stawiać właśnie te wiertła. Czemu by nie? Chociaż nie chcą ze mną współpracować. Halo? Dobra, proszę bardzo, jedno wiertło. And... Oj. Strasznie tutaj problemem są hitboxy, widzę wszystkich tych jaskiń, w sensie, no. Wszystko na czerwono. O, czekaj, było. Dobra, jest drugie, elegancko. Stoisz? No tak, trochę złapany, ale stoi, dobra. I go kolejny, gdzieś tutaj, proszę bardzo. I gdzie się da, halo? O, jest. Dobrze, mamy, elegancko. I jeszcze, nie, tu już trzy rozebrałem, dobra. No ale to już będzie wyglądało lepiej. Wtedy mamy taką jaskinię wydobywającą gaz. Co nie? Jakby, no ma to nawet troszeczkę sensu. No i, no nie mogę dosięgnąć, no panie, no. Halo? Jak to daleko trzeba stanąć, żeby w ogóle rozebrać to wiertło. Dobra, tu mamy jeszcze, czekaj, bo ja tu więcej tych wierteł ponastawiałem. Raz, dwa, trzy. No i znowu, kuźwa, nie mogę, to jedno wiertło jeszcze zostanie, dobra. Ale to nastawiamy trochę tych wierteł w jaskini. Nie będę ich cały czas widział. Do samej jaskini też przychodzę tylko tutaj, gdzie jest sam Iryt, więc nie interesuje mnie, co jest tam dalej. A zawsze fajnie będzie wyglądało, jak ta maszyneria będzie stała tutaj w tych jaskiniach. No i mamy całkiem sporą przestrzeń, której i tak do niczego innego raczej nie wykorzystam, więc mogę sobie takich maszyn tutaj nastawiać, ile tylko zechcę. A tutaj mamy jeszcze złotą skrzynię, której nie zebrałem. No dobra, zmieści nam się tutaj jakaś, proszę bardzo, tak, w kącie gdzieś tak. Tak bardziej upchniemy, gdzie się da, dobra. O, proszę bardzo. Tutaj wleci sobie kolejne. Tak jest. I tutaj wleci sobie kolejne. Może odwrócimy jakoś, da rady. Było. Jest. No i pięknie, tak żeby tutaj, wiadomo, nóżki na siebie nie nachodziły. Dobra, no i fajnie. To mamy taką górkę wierteł te cztery. Jeszcze jedno nam zostało i potem po prostu załadujemy ekwipunek, że tak powiem, surowcami z domu i będziemy mogli sobie zbudować kolejne. Tylko problem jest taki, że naraz chyba będą super stopy leciały. Nie wiem, bo na fioletowo się niebo zmieniło. Tak mi się wydaje, tak to trochę wygląda. Nie wiem, pewnie jak zwykle, jak nagrywam, to akurat musi deszcz meteorów sobie przylecieć, prawda, nie? Jakby... Tak to już jest, dobra. To idźmy w takim razie po surowce, żebyśmy nie robili pustego przelotu. I weźmiemy od razu ze sobą rzeczy do wytworzenia kolejnych wierteł. Stąd może byśmy wzięli. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra. I teraz tutaj. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Tu mamy szósteczkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze liczę, czy źle liczę? A nie, czekaj. No tak, bo jeszcze mogę jedno wziąć. Raz, dwa, trzy. Nie, już nie mogę. Czekaj, jak ja to kuźwa liczę? 3 osmy, tak, i 6 super stopów. No to masz raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dobra. Tu mamy jedną maszynerię, tu mamy drugą, tu mamy... A, jeden super stop jeszcze. Tak, teraz by pasowało. Dobra, okej. No to kolejne wiertła będziemy mogli zrobić. No i wydaje mi się, że zostawię sobie tylko jakąś taką malutką część tego osmu, gdybym faktycznie nagle czegoś potrzebował, chociaż z drugiej strony też mam... ekstraktory rudy wystawione i tam nawet dwa ostatnio chyba postawiłem, więc i tak tego osłu będę mógł zebrać z dziebko więcej. Więc nie powinienem się przejmować brakiem tego surowca. Ale ogólnie fajnie obserwować, powiedzmy, ten progres nawet samego pozyskiwania przedmiotów i surowców, które na początku były turbo takie rzadkie i w ogóle jeju, normalnie każdy surowiec, który się znalazło, to był na wagę złota. I teraz to już jest bardziej takie, no dobra, no potrzebuję, okej, spoko, ale to nie ma jakiejś takiej tragedii, podlecę sobie tutaj, zbiorę, podlecę sobie tam, zbiorę i to jest bardzo fajne. To wydaje mi się najbardziej trzyma mnie przy tej grze tak długo i będzie mnie pewnie trzymało jeszcze przez długi czas, bo im dłużej się gra
w tą grę, tym szybciej się pozyskuje te przedmioty, więcej tego wszystkiego się ma, jest taki przesyt tego wszystkiego i można tworzyć wszystko, co się tylko chciało. Na początku człowiek się przejmował, a bo to nie będę miał energii, a bo to nie będę miał, kurczę, surowców albo czegoś, a teraz nie ma z tym problemu. Dobra, zobaczmy w ogóle, jak właśnie nasza energia. Dostępne 2000 jeszcze, także spoczko. I mamy już, tutaj mamy 11 ogrzewaczy i wierteł T4 mamy w tym momencie 9. Bardzo fajnie, ale jeszcze możemy ich zrobić dość sporo, myślę. Dobra, czekajcie, bo tu jeszcze mieliśmy 8. Raz, 2 i 3. Raz, 2 i 3. Tu już ruszamy naszą skrzynię główną, tak, także jeszcze nie jest źle. I raz, 2 i 3, dobra. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alright. No i kolejne 3 wiertełka pójdą w ruch. No to będziemy mieli ich chyba też 12. Nie wiem dlaczego jakoś tak mi wychodzi po 12 różnych rodzajów przedmiotów. Nie wiem, może dlatego, że tyle w ekwipunku mi się jakoś tak mieści, tak po 3 sobie latam parę razy, coś, nie wiem, może. No i proszę bardzo, kolejne 3 wiertełka postawione. Tutaj mamy ładnie przejście do ekstraktora rudy, jeżeli chodzi o siarkę. Tutaj mam akurat jedno. Ale właśnie, możemy przy okazji sobie skoczyć po 8, skoro już go tutaj wykorzystujemy i jesteśmy dość blisko. To od razu sobie uzupełnimy surowca. Tutaj dużo jeszcze tych surowców właśnie leży, nawet właśnie żelaza. Widzisz, zapomniałem, że tutaj też dużo tych przedmiotów zostawiłem. Dobra, okej, okay, jak tam 8? Myślę, że nie najgorzej, części tak będziemy musieli wyrzucić. Może żelazo ze sobą wezmę, tak wyjątkowo jakoś, kurczę, żeby mieć, to chyba, że już mi zabraknie miejsca w ekwipunku. Kobalt sobie odstawimy, dobra. I jeszcze, proszę bardzo, jest tego 8 dość sporo. Sympatycznie, sympatycznie, dobra. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu, dobra. I proszę bardzo, jeszcze bierzemy tutaj, o, jeszcze jeden 8 się trafił akurat. A tu już nie mamy. Jeszcze ty, ten kobalt, dobra, go. No i żelazo 8 bierzemy ze sobą, prawda? Ewentualnie siareczkę możemy też wyciągnąć ze skrzyni, tak pojedynczo, nie robiąc już za bardzo porządku. Też spoczko opcja. Jeszcze dużo kobaltu leży i tym podobne, dobra. Ile tej siarki wezmę? No kilka wezmę, nawet żelazo sobie wezmę, czemu by nie? Dobra, i możemy wracać do bazy. Przy okazji uzupełniłem naprawdę dużą ilość osmu, nawet mam wrażenie, że uzupełniłem tą ilość, którą zużyłem. A nawet chyba mam nadwyżkę w tym momencie, więc tak jak mówiłem właśnie wcześniej, to jest fajne, że wytworzyłem kilka wierteł, które kiedyś byłyby dla mnie no turbo drogie, wiecie, super stopy, osmy, wszystko, mówię, ja pierdzielę, przecież ja tego nie zrobię. No teraz co, pyk pyk, dobra, idę do ekstraktora, wybieram sobie wszystko i życie jest piękne. I proszę bardzo, 8 uzupełniony i tak naprawdę nam się tutaj znowu skrzynia będzie zapychała. Także raczej się jej na razie nie pozbędę. Natomiast siarkę mogę sobie tutaj władować i wyciągnąć stąd resztę, bo teraz już mam fajnie tutaj luzik zrobiony. Także tutaj mam taką bonusową skrzynkę na 8, bo ile się nie mylę, gdzieś tutaj też miałem tak super stopy. Właśnie tu mam jeszcze nawóz, o którym znowu zapomniałem. Tu mam ten wybuchowy proszek, o którym też znowu zapomniałem. No nieważne, nieważne. Lepiej później znaleźć i się ucieszyć, niż od razu wszystko wykorzystać, prawda? No. Dobra, teraz... Czekaj, co ja tutaj chciałem jeszcze ogarnąć? Czy jakoś tam tutaj to ciśnienie wzrasta jakoś tak bardziej? Chyba na razie nie widzę jakiejś większej różnicy. W sensie jakby nie rusza się to wszystko. Ciśnienie 450... 9 na sekundę, no tak, no tak, no to tutaj przy tych wartościach, które mamy, to raczej to tak szybko rosnąć nie będzie. Jaki zapas mocy mamy? Mamy jeszcze 1912. Tak swoją drogą byłbym w stanie zrobić jeszcze jeden właśnie generator, nie? Fuzji nuklearnej, no tak. Mamy 3 kwarce pulsarowe. Kwarce pulsarowe robiło się osm, iryd, uran? Z irydem może być problem, o ile się nie mylę, tak? Jakoś tak to chyba wychodziło, tak. Dobra, no to skoczymy sobie po iryd i zrobimy sobie kwarce pulsarowe jeszcze 3 i zrobimy sobie kolejny generator fuzji nuklearnej. Będziemy mieli kolejny zapas mocy do większej ilości maszyn. No i proszę bardzo, irydu oczywiście jest tu dość sporo, bo dopiero co żeśmy robili tutaj porządek.
a znowu jest wszystko zawalone. Akurat tutaj żelazo sobie po prostu odstawimy, byleby mieć jak najwięcej irydu ze sobą. Tak jest. Jeszcze tutaj możemy zabrać wszystko. No to zrobimy małe porządki przy okazji, co nie? Mam wrażenie, że jeszcze trochę i faktycznie jak przestanę tak jakoś tworzyć super te przedmioty, to zacznę w ogóle wyrzucać właśnie na przykład taki iryt, bo będę miał go za dużo na przykład, nie będę mógł go wykorzystać. Albo po prostu nie będę opróżniał tego ekstraktora rudy. Plus jest taki, że w tym ekstraktorze rudy te właśnie rudy cały czas są, cały czas siedzą i dopóki ich nie wyciągniemy, no to one sobie tam po prostu są, więc to jest ten plus. Co tu znowu leci już? Czy ja wyleciałem? Nawet nie wiedziałem, że tu mogę wylecieć przez to, okej. Okay. A co to leci, halo? Chyba dostawa po prostu standardowych surowców, bardzo możliwe. A, już do środka nie wejdę, czyli mogę wylecieć, ale nie mogę... Okej, dobra, nie ma znaczenia, nie, jakby nie było tematu, dobra. Część sobie tutaj przerobimy na pręty. Nawet w sumie jeszcze jeden możemy tak naprawdę przerobić. Tak jest. Przyda się na później. I teraz bierzemy sobie resztę, przerabiamy na kwarce pulsarowe. Trzech potrzebujemy. Jeden pręt uranowy będziemy musieli sobie rozmontować. Dawno nie używałem tej maszynki, więc w sumie, czekajcie, jak to się używało? Nawet nie pamiętam, ojoj. Tutaj, dobra, cyk i rozmontuj, dziękuję. Cyk, 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 uran, tak jest, dobra. Czułem, że chociaż jeden deszcz meteorów nam przyleci, kurczę. Na dzisiejszym odcinku. Czułem to po prostu. Dobra, i 3 razy 8. I to jest w zasadzie wszystko, żeby zrobić kwarce pulsarowe. Nie, przepraszam, jeszcze zeolit, ale zeolitu też na szczęście mam dość sporo. Nawet, przepraszam, mam go gdzieś tutaj. Tak jest. Tak jest, tak jest, tak jest. No, starałem się go zbierać, gdzie tylko mogłem przy okazji. I to będzie chyba wszystko, tak? Bo 6 potrzebujemy. A, to ja miałem 3 i zrobiłem jeszcze 3. Okej, dobra, to... No to jeden będzie w zapasie. Chyba, że zrobimy jeszcze 2. W sumie, dawaj. Czemu by nie? 1, 2. Przepraszam, to żebym się znowu nie pomylił. Tu mamy 1. I potrzebujemy jeszcze 5. 1, 2, 3, 4. I tutaj będzie numer 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, i jeszcze 8. 1, 2, 3, 4, 5. Elegancko, no to w takim razie 2 generatory sobie jeszcze pierdykniemy. A czemu by nie? Elegancko. I mamy tutaj 6 i... Nie, dobrze liczę. Chyba znowu źle liczę. Nie, bo to 5 potrzebuje, nie 6. No tak. Dobra, to nawet mam jeden więcej znowu. Znowu źle policzyłem. No, ale już kolejnego zrobić... No nie będę, nie. Ale 2 sobie zrobię. Czemu by nie? Dobra, i do tego jeszcze 8 super stopów. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7, 8. Tak, dobra. Go, go, go. Mam takie jedno miejsce, gdzie te generatory sobie stawiam. To jest oczywiście biolaboratorium, ha, którego już dawno nie potrzebuję, w sensie, no bo tak sobie jest, bo jest ładne, nie? I tutaj sobie, proszę bardzo, stoją 3. Jeden stoi tam oczywiście przy bazie, ale jak sobie zrobimy tutaj 3 z tej strony, chociaż to drzewo troszeczkę mi to uniemożliwia, ale jakoś dam radę. O, tak jak sobie ustawimy te 3 tutaj... To będziemy mogli sobie rozebrać tamten jeden, który jest w bazie i też go przenieść sobie tutaj właśnie, o, w tym momencie. I wtedy będziemy mieli po 3 z jednej i z drugiej strony. 6, chociaż, kurczę, on ładnie tutaj wygląda, no. A z drugiej strony mógłbym sobie zawsze tutaj coś postawić. Dobra, wiecie co? Usunę go sobie stąd, żeby mieć po prostu przestrzeń pod coś innego, gdybym chciał sobie tutaj postawić. A generatory będą w jednym tutaj miejscu. Czemu by nie? Proszę bardzo. Trochę krzywo, ale nie, dobra, nie, bo nie wytrzymam, musi być prosto, panie, musi być prosto, czekaj, bo tu są te nóżki, tak, o, dobra, troszeczkę lepiej, elegancko, no to teraz mamy 6 generatorów fuzji nuklearnej, co powinno nam dać naprawdę kozacki zapas mocy, 5582 jeszcze mamy dostępnych mocy, proszę bardzo, produkujemy 13 ponad 1000 kW. Noise, naprawdę noise. No to teraz tak naprawdę te panele słoneczne totalnie mógłbym rozebrać. Tylko tak jak mówię,
trochę czasu by to zajęło, więc nie chcę się tym zajmować na odcinku. O, może w ten sposób. Jak tutaj wygląda, jeżeli chodzi o resztę przedmiotów, rzeczy i tak dalej? Czy coś moglibyśmy ewentualnie usunąć, przesunąć, dobudować? Mamy jeszcze dwa rozsiewacze drzew. Takie pojedyncze z tego, co widzę. I nie mam bladego pojęcia, gdzie ja je mam. Ale rozsiewacze drzew, te takie pojedyncze... A, nie, przepraszam, to są te przy wodzie. Dobra, zapomniałem. Bo tutaj co najwyżej moglibyśmy jakiś tam nawóz odzyskać czy coś, ale czy jest mi to potrzebne? Nie, absolutnie. Dobra, zjedzmy sobie dynię. Albo jeszcze, kurczę, jakiegoś grzyba. No i wydaje mi się, że to w tym odcinku będzie na tyle. Mimo wszystko zrobiliśmy dość sporo, bo przede wszystkim przenieśliśmy fajną ilość wierteł. Kurczę, kusi mnie, żeby zrobić ich więcej. No nie powiem, no naprawdę. To jest coś, co mnie straszliwie kusi. Tym bardziej, że jeszcze mały zapas superstopów mam w tej skrzyni. Także no kurczę, i osmu mam dość sporo. No, ale ten osm też będę mógł wykorzystać do właśnie ekstraktorów rudy. Tutaj mniej superstopów będzie zużywanych, także myślę, że tym się też będę mógł zająć, bo jak sobie postawię tam jeszcze więcej tych ekstraktorów rudy przy ospie, przy siarce, przy irydzie, no to generalnie surowców będę miał tyle, że absolutnie nie powinienem narzekać na ich brak. Ale dlatego będę musiał zrobić tutaj mały remanencik, bo będzie trzeba przede wszystkim zrobić tak. Bardzo możliwe, że jednak będę musiał się pozbyć tych rozsiewaczy drzew, chociażby dlatego, żeby ich tutaj po prostu nie było, żebym miał tutaj przestrzeń pod postawienie czegokolwiek. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że będę musiał kilka rozsiewaczy drzew, te trzy, które są najbliżej bazy, też oddalić, żeby mi tutaj nie kolidowały. No i to, co mamy tutaj, czyli ten taki, powiedzmy, mały magazyn, on sobie, powiedzmy, zostanie, a te ekstraktory przesunę sobie bardziej w tą stronę i wydaje mi się, że będzie dobra opcja, żeby właśnie weszło ich więcej i wtedy sobie tylko poszerzę tą całą platformę. Ktoś do mnie pisze na Messengerze, nieważne. Więc poszerzę sobie wtedy tą całą platformę i tutaj sobie dam wtedy te ekstraktory rud. Ewentualnie może jakoś jeszcze to inaczej rozwiążę, no ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że taki plan jest dość dobry, żeby mieć taki jeden tutaj fajny pion, kurczę, tych ekstraktorów. No bo tutaj takich ekstraktorów weszłoby tych 5, powiedzmy. 4-5 na pewno. A to już całkiem fajna ilość tych takich podstawowych surowców, typu żelazo, tytan i tak dalej, i tak dalej. Tam na pewno będziemy stawiać ogrzewacze. Tamte reaktory niech sobie stoją. Wiertła praktycznie wszystkie zostały sprzątnięte. Tam jeszcze kilka zostało, to można to zrobić w międzyczasie. Panele słoneczne, być może się faktycznie ich pozbędę tak, żeby mieć po prostu spokój. I będę sobie stawiał więcej wierteł na pewno w podziemiach. Taki jest plan i myślę, że tym się też troszeczkę zajmiemy w przyszłym odcinku. I jak widzicie, mamy indeks terraformacji 262 już teraz i rośnie to dość szybko, więc wydaje mi się, że jeżeli troszeczkę sobie pogram jeszcze poza odcinkiem i trochę jeszcze właśnie na odcinku, to albo w następnym, albo jeszcze w następnym doczekamy się wreszcie ostatniego schematu, który nam się odblokuje, czyli właśnie tego, nie pamiętam teraz, co to było, czy to był generator, czy to był reaktor. Już sobie zobaczę jeszcze, bo zapomniałem sobie nazwy. Termojądrowe ogniwo energetyczne, tak jest. I teraz będziemy mogli z tym udać się do statków w zasadzie, bo i w jednym wraku mamy takie ustrojstwo i w drugim gdzieś mamy też. Będę musiał zobaczyć, gdzie co jest, bo tak naprawdę nie pamiętam absolutnie. Ale tak, będziemy mogli sobie faktycznie władować to. Jestem ciekaw, jak to się będzie tworzyło, ale podejrzewam, że kwarc pulsarowy pewnie będzie tutaj jakoś konieczny do wytworzenia. Zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie widzimy się w następnych odcinkach z Planet Craftera na moim kanale. Do następnego, trzymajcie się i pa, pa!